Cześć, słuchajcie, obiecany filmik, teścik po kwasie. Tutaj odymiłem tą rodzinkę specjalnie, tak jak mówiłem. Znaczy ta jest produkcyjna, bo też tą pokazywałem. I tam mam ten odkład, więc odlepiamy to, uszczelnienie, żeby dymek nie uciekał. Słuchajcie, nie wiem czy będzie widać. Słuchajcie, nie ma żadnej, kompletne zero, to jest ta rodzinka, a nie, jest jedna tutaj, nawet chyba jeszcze dygocze, o jest druga, tak czy nie, tak, i też jeszcze nawet żyje, czyli dwie sztuki tutaj w tej rodzince produkcyjnej są. Tu jest jeszcze chyba, tak, jest, czyli trzy sztuki w tej rodzince produkcyjnej, czyli jednak efekt po kwasie szczawiowym jest super. Wcześniej był zastosowany kwas mrówkowy, także no trzy sztuki to jest naprawdę śmiech na sali. Zobaczymy teraz w tym odkładzie, który był nieleczony w lipcu, a który był przeleczony na samą jesień paskami kwasu szczawiowego. Jest to łączona rodzinka z poprzednich filmików. Dobra, zobaczymy tutaj. Muszę sobie podnieść. I co tutaj się dzieje? Tutaj samoczynnie się waroza sypała nawet, bo kilka sztuk widziałem. I na razie sorry za jakość kręcenia, ale muszę się przyjrzeć. No i na razie nic nie widzę, nawet jednej. Tu wam też przejadę, dobra, nie będę zanudzał. To jest dopiero pół godziny po odymieniu, więc może jeszcze coś po prostu spadnie. Dzisiaj temperatura była 12, prawie 13 stopni, także pszczoły nie były skłębione. Tutaj jedna sztuka jest. Nie, to jest łuska jakaś. No na razie nie ma żadnej. Także słuchajcie, no wychodzi na to, że ten kwas szczawiowy, te paski, to jednak jest skuteczny sposób. Jeszcze tu sobie spojrzę. No nie ma. Czyli na razie skuteczność jest dobra. Poczekamy jeszcze to do tej trzeciej, że tak powiem, doby od zastosowania i zobaczymy, czy coś się zmieni, tak? No bo tutaj mówię, chyba przez cały miesiąc tutaj jak robiłem filmik, no to cztery sztuki były na dennicy, ale może to były jakieś cztery sztuki wyczyszczone jeszcze po tym kwasie gdzieś tam z komórek czy coś, bo był jeszcze wtedy czerw, więc wszystko było możliwe, że te cztery sztuki to wcale nie było jakieś tam, że to po prostu resztka była. Także jeszcze zobaczymy, zajrzymy tutaj za 3 dni, czy coś spadło, czy nie. Na razie.